Niezwykle mocna sesja na GPW. Dziś, czyli 12 sierpnia 2024 roku, ponad prawie 3,5% wzrostu na indeksie wig 20 Prawie 3% wzrostu na indeksie mwig 40 I 1,2% wzrostu na indeksie SVIG-80. Dawno nie było na polskim rynku tak mocnej sesji i ona wiele oznacza na przyszłość. Ale zanim o polskiej giełdzie, spójrzmy na sytuację na SP oraz na notowaniach węgla, a także jednej spółki, która również dzisiaj wzrosła, a jest związana właśnie z sektorem węglowym przede wszystkim z węglem energetycznym. To był bumech, Spójrzmy najpierw na tło. Po pierwsze, od kilku tygodni dość mocno wzrastają ceny węgla, przede wszystkim tego w europejskich portach, czyli na przykład Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam, czyli tzw. Tak węgiel energetyczny z kontraktów terminowych notowanych na CME. Tu mamy wzrost dość wyraźny po około 15% zaledwie w ciągu 6 tygodni. Dodatkowo rosną ceny w Polsce tego węgla już produkowanego często przez polskie kopalnie, czyli to jest na przykład węgiel typu ekogroszek czy jakieś inne węgle energetyczne. Te ceny rosną tak w zasadzie dopiero Tygodnia, ponieważ konsumenci w sierpniu zaczęli interesować się zaopatrzeniem na tą zimę. I dlatego w takiej ogólnej narracji rośnie Boomych. Ale uwaga, uwaga, to jest oficjalna, jakby ta najbardziej logiczna narracja. Ale pojawiło się także kilka informacji, kilku użytkowników na różnych wątpliwej jakości forach internetowych napisało, że Boomych może przejmować aktywa na terenie Polski związane z, no, z szeroko pojętą tematyką węglowo-ciepłowniczą, m.in. na przykład aktywa Cezu. Tam pojawiły się nawet konkretne firmy, natomiast tutaj nie chcę rozsiewać plotek, ponieważ ponieważ sam nie jestem przekonany co do jakości i do tego, czy tak naprawdę bumech ma dość pieniędzy i czy jest w stanie przeprowadzić taką transakcję wystarczająco sprytnie. Natomiast warto pamiętać, że w aktualnej sytuacji mamy mocny ruch o około 17%. Może pojawić się tu w tej chwili jakaś korekta. Wszystko zależy od tego, jak reszta inwestorów zinterpretuje tą sytuację. Możliwości są dwie: albo wszyscy stwierdzą, że faktycznie, że te plotki są prawdziwe i już za chwilę bumech może rozszerzać swoją działalność biznesową albo okaże się, że to faktycznie tylko efekt węgla i jego wzrostu ceny, no i wtedy będziemy mieli jakąś szerszą konsolidację pomiędzy tym 12,50, a może nawet 14,50. Pamiętajmy, że boomek spadł niesamowicie, ale już od kilku miesięcy nie obserwujemy bardzo poważnej rzeczy, której boją się inwestorzy posiadający akcje takiej spółki, która ma szansę gdzieś zyskiwać w dłuższej perspektywie, czyli tego, że po mocnych spadkach cały czas duża część inwestorów posiada dużo akcji, których się chcą pozbyć. To rozpędza wieloletnie Trendy to obserwowaliśmy na dziesiątkach spółek z rynku New Connect po wielkiej hoście z 2021 roku, które spadały przez kolejne dwa lata. Niektóre spadają do dziś, ponieważ inwestorzy indywidualni mają jeszcze miliony akcji, o który, które wyprzedają przez wiele miesięcy ponieważ co jakiś czas pękają im tak zwana. Pękają i nerwy trzymania tych akcji, albo po prostu przypominają sobie, że mają akcje, chcą z pienięży, chcą wyjść z rynku, chcą w końcu coś z tym zrobić, czasami rozliczyć stratę. Dlatego na bumechu to był istotny taki motto inwestycyjny, czyli cały czas nawiz, duży podażowy, on zniknął mniej więcej na początku roku. Mamy szeroką konsolidację, może to jest nawet jakaś dziewięciomiesięczna, miesięczna typowa dla rynku giełdowego formacja zbierania akcji i rozpoczyna się szerszy ruch wzrostowy. Pamiętajmy, że on może się zacząć nawet bez jakichś transakcji i kolejnych informacji, tylko na bazie danych bezpośrednio z naszego rynku natomiast pamiętajmy, że takiej hosty na rynku węglowym już prawdopodobnie nigdy w tym kraju nie będziemy mieć jaka była w 2022 roku kiedy brakowało węgla czy w 2000 no w zasadzie od początku wojny na Ukrainie kiedy skończył się masowy import węgla za naszej granicy Wiele ostatnio mówi się o wzroście płac w Polsce i o tym, że pra polscy pracodawcy są z z, z jakby ciągle przymuszani przez pracowników do zwiększenia y, swojej wypłaty. Pojawił się na mediach społecznościowych fantastyczny wykres, który pokazuje, jak bardzo jesteś bogaty, ponieważ tutaj nie mamy już jakichś danych brutto netto, tylko mamy czyste dane na rękę. Możemy sprawdzić swój portfel, z kątem tego jej dostajemy przelewu na konto i w jakim topie jesteśmy? Oczywiście top 50, czyli że jesteśmy takim typowym średniakiem, czyli no taka 50% Polaków dostaje właśnie około pensję w okolicach tych 3700 zł na rękę. Wtedy jesteśmy w tej połowie z 17 milionów pracowników. Jeżeli chcemy być wśród najlepszej dziesiątki, czyli tego 1,7 miliona osób, które dostają na rękę co miesiąc pensję na poziomie 9800 złotych, to jest ten poziom, a być w top 10. Jeżeli chcemy być w tym top 5%, czyli około 800-700 tysiącami najlepszych, najlepiej opłacanych pracowników w Polsce, czyli top 5, musimy dostawać miesięcznie, musi nam zostawać miesięcznie na rękę po, po przelewie od pracodawcy, czyli to jest ta kwota, która już bezpośrednio wchodzi na konto, to jest 13 800 złotych. Zatem to też łatwo można stwierdzić, w jakiej części jesteśmy i jeżeli ktoś narzeka na swoją pensję, można łatwo porównać się do reszty. Ogólnie rzecz mówiąc, w Polsce szalenie dużo osób zarabia w okolicach właśnie tych 3700 zł na rękę, albo mniej czy więcej, więc tak naprawdę te 8000, które jest podawane brutto z kolei czy to jest trochę inna skala według GUS-u, nie daje nam bycia nawet w top 15, no, ale to też jest jakby logiczne. Z perspektywy statystyki, natomiast pamiętajmy, że polska statystyka wynagrodzeń jest nieco zakrzywiona przez to, że dużo zarabia w okolicach, dużo Polaków zarabia w okolicach minimalnej. Spójrzmy na SP 500, który bardzo mocno, ładnie odbił się o kilka procent od linii trendu wzrostowego i kilkanaście dni po takiej strefie korekty, która wynikała z takiego mojego jeszcze modelu rysowanego w maju. Natomiast ładnie zadziałały poziomy w okolicach 5000 i 5000, w zasadzie 5100, 5200 punktów. Zamykamy lukę przed. Nam jeszcze jedna luka do zamknięcia na poziomie 5440 punktów. Prawdopodobnie ją zamkniemy i będziemy mieć typowe wyjście V z tego układu spadkowego, który w zasadzie będzie w przyszłości opatrzony jakimś takim paniką przed recesją, która spowoduje jedną rzecz, że utrwalimy swoje przekonanie jako inwestorzy, jaka ta masa kapitału, która siedzi na rynku, recesja nam nie grozi, więc wtedy, kiedy będą bardziej poważne wskaźniki, że ona nam naprawdę grozi, wielu może ją zbagatelizować, więc bądźmy czujni, ponieważ to może nam dać jakąś przewagę rynkową, jeżeli dobrze wryjemy sobie w pamięć mówiąc bardzo brzydko kolokwialnie ten incydent spadkowy i ten klimat rynkowy który zapanował w ciągu zeszłego tygodnia i pięciu sesji go poprzedzających czyli to jest ten okres idealnie pomiędzy mniej więcej 24 24, przepraszam między 1 sierpnia a mniej więcej 9 sierpnia Warto robić screeny notatki z tego czasu, one nam się przydadzą Pewnie jeszcze w tym półroczu, a jeśli nie to w pierwszym półroczu przyszłego roku WIG20, to co dziś się zdarzyło również wymaga zapamiętania Jest absolutnie niesamowitym zjawiskiem z perspektywy rynkowej Ponieważ WIG20 tylko na dzisiejszej sesji wzrósł o ponad 3% i statystycznie taki układ powoduje, że będziemy mieli praktycznie do pierwszego tygodnia września jakieś wzrosty umiarkowane lub nawet duże. Z szansą na zdobycie 2450 może nawet 2500 punktów z 80% prawdopodobieństwem nie będziemy przebywali dłużej niż kilka, kilka, kilkanaście godzin sesyjnych poniżej poziomu 2300 punktów, czyli dziś WIG-20 kupił sobie bilet do mocnej prowzrostowej korekty, która może zamknąć nie tylko tą najbliższą lukę, która jest do zrobienia w ciągu najbliższych kilku dni. Dodatkowo WIG-20 odbił się bardzo ładnie z dolnego ograniczenia szerokiego kanału wzrostowego, ale jako analogia do szczytów. To jest skomplikowane, natomiast można to już na, na wiele sposobów sprawdzać u siebie i rysować ten układ, natomiast jeżeli pociągniemy po górnych ograniczeniach całego trendu wzrostowego i przeniesiemy podobną linię na dół, to pięknie odbiliśmy się z dokładnością do około 25-30 punktów, czyli do 1,5% od dolnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego. Zatem przed nami incydent, tak bym to nazwał, wzrostowy, przynajmniej kilka tygodni takiego odreagowania prowzrostowego. Dzisiaj rynkowi pomogło bardzo to, że w zasadzie, że w zasadzie wszystkie spółki z indeksu WIG20 wzrastały. Najmocniej zrobiło to LPP oraz PKN Orlen po dobrych wynikach Mocne było także PKOBP. Najgorzej na tej liście prezentowały się spółki defensywne lub te, które ostatnio mają problem z kontynuacją trendu wzrostowego. Kontynuacja trendu wzrostowego, bardzo skomplikowana, w skomplikowany sposób wygląda teraz na cyfrowym Polsacie. Orange jako spółka defensywna, dzisiaj tylko o 1,8% i tak dużo jak na spółkę defensywną oraz kruk. I PEPKO również w okolicach 2,5 czy 1,9%, jak to miało miejsce na kruku. PEPKO widać, że to odbicie jest słabe. Jeżeli mielibyśmy mocniej pójść w stronę 20 ponad złotych, to dziś powinno tutaj być plus 4. Widać, że obawy odnośnie konsumenta i jakość... I jakość spółki, jak ogólnie oraz głównego właściciela cały czas są obowiązujące. Najmocniejszym tematem na dzisiejszej sesji było LPP. Tu już, tu już informowałem na łamach Squabera w zeszłym tygodniu, że, że zamknąłem swoją pozycję na spadki braną po 17 tysięcy na LPP i teraz oczekuję dość mocnego odreagowania, które też powie mi, czy warto ponawiać na przykład w okolicy 16 tysięcy iluś złotych krótką pozycję. Na pewno konsument w Polsce jest słaby, na pewno oznaczenie makroekonomiczne o odzieżówce czy handlu detalicznego. Nie sprzyja, ale pamiętajmy, że LPP to nie tylko Polska, a na niektórych rynkach poza Polską jest bardzo dobrze. To ostatnio ciągnęło notowania, m.in. CCC, ale także dobre efekty mocnej restrukturyzacji, ale także wiele innych spółek związanych z odzieżówką radzi sobie całkiem przyzwoicie pod względem wynikowym, dlatego że mają bardzo mocno zdywersyfikowany biznes z dużą nogą rozłożoną poza Polską. Innymi słowy, na LPP możliwa jest teraz odreagowanie trendu wzrostowego, nawet z zamknięciem luki w okolicach właśnie 15 tysięcy czy nawet w okolice 16 tysięcy punktów, i tam będziemy sprawdzać, jaka jest siła, bo tak naprawdę to był pierwszy układ spadkowy, ten obserwowany w ciągu ostatnich trzech tygodni. Od czasu wypuszczenia raportu przez Hindenburga, które miało miejsce jeszcze 15 marca 2024 roku, czyli w zasadzie po prawie pół roku, wracamy do jakichś spadków na LPP. Przypominam, że przy okazji Hindenburga wspominałam, że. Ten spadek będzie miał bardzo poważne echo w przyszłości, które spowoduje utratę wiarygodności i możliwe, że nawet dojście do 11 tysięcy po raz drugi złoty na notowaniach LPP i prawdopodobnie to będziemy realizowali w ciągu najbliższych 7-8 miesięcy, ale te spadki nie tak prędko. Najpierw sprawdźmy, jaka jest siła popytu, bo możliwe, że się mylę i tutaj lekko dojedziemy do 17 tysięcy, co też byłoby znakiem, że jakby ta wiara w jakość korporacyjną LPP nie jest taka mocna, bo dojazd do 17 tysięcy, na przykład 500 złotych, oznaczałby, że cenówki takie zbiera także kapitał zagraniczny, który, jak, jak wiemy, najbardziej boi się tego typu akcji, jak odbyło się z udziałem Hindenburga i również z zarządu LPP, który potem się wielokrotnie z tej sytuacji tłumaczył. Jedną z gorszych spółek na dzisiejszej sesji był także Santander, ponieważ wzrósł wyłącznie o 2,18%. Był oczywiście lepszy niż cyfrowy Polsat i Orange, ale pokazują go dziś dlatego, że on bardzo mocno nadrabiał pod koniec, pod koniec sesji. Jeszcze chwilę przed zamknięciem na jakąś godzinę był zaledwie 1% na plusie i nagle wyskoczył o kolejny 1 punkt procentowy w bardzo ładnym układzie, w który, który spowodował, że dotarliśmy do tego poziomu w okolicach 493 zł. I z tej perspektywy warto też zauważyć, że ładnie odbyliśmy się od dolnego ograniczenia trendu wzrostowego i Tutaj możemy też na Santanderze przez kilka kolejnych sesji pójść również w stronę wzrostową. Spójrzmy teraz na notowania indeksu NW40, który dzisiaj zamknął lukę i też zrobił bardzo dobrą robotę w kierunku jakby powrotu do jakiegoś sensownego układu technicznego. Natomiast tutaj już wybyliśmy wszelakie linie układu wzrostowego, i te wzrosty też są dużo niższe, jak to pokazałem w kontekście na przykład tego, co zdarzyło się na notowaniach MV, na notowaniach indeksu. WIG20. No Jeżeli spojrzymy na kalejdoskop spółek z indeksu ENWIG40, które na dzisiejszej sesji um, prezentowały się mocno pod kątem obrotów, to przede wszystkim bardzo solidne obroty na CCC. I kolejna sesja wzrostowa po wynikach w zeszłym tygodniu, które okazały się ekstremalnie mocne. Pojawił się układ um, zjazdowy w związku ze słabymi danymi odnośnie handlu detalicznego, a potem wzrostowy, gdy pojawiła się konferencja na notowaniach CCC, więc jest to totalnie niebywały układ z perspektywy technicznej i dzisiaj Mamy formację hot doga, która oznacza, że powinniśmy się wybić przynajmniej w okolice 135 zł. Co przy okazji tak, tak mocnego wzrostu i takiego klimatu na handlu detalicznym byłoby niezwykle ciekawe. Natomiast tak wygląda czysta technika. I jeszcze spoglądając w stronę XTB, o którym ostatnio mówiłem, że, że po mocnych spadkach prawdopodobnie pojawi się ostra kontra wzrostowa ona właśnie trwa, docieramy do ważnych poziomów, które powinniśmy przebić, czyli mniej więcej złotówka do góry w ciągu najbliższych kilkunastu dni to dawałoby nam szansę do jakiejś dalszej, mocnej, wzrostowej trampoliny i pod tym kątem obserwujmy także XTB jako taką spółkę która powinna w ciągu najbliższych kilku dni czy kilkunastu odbijać dalej w stronę właśnie pozytywnych notowań tu jest myślę przestrzeń do wzrostów nawet na poziomie kilkunastu procent. I jeszcze spoglądając w takim szerszym Układzie wykresowym właśnie na notowania XTB, pierwszym poziomem do pokonania Który jest bardzo prawdopodobny to jest 64 zł, wykres tutaj Pokazuje wyraźnie, że mamy tam Drobną tylko falę podaży Więc przy aktualnie panujących nastrojach I też informacjach odnośnie Tego, że XTB nie przewiduje, żeby W kolejnych krajach mógł pojawić się zakaz Marketingu instrumentów CFD Ten poziom jest bardzo prawdopodobny 64 zł, a potem kolejnym Ciekawym poziomem, który już może być trudny do przetestowania, to jest poziom w okolicach 68 zł, który mógłby gdzieś na przełomie sierpnia i września być na tej spółce handlowany. Zatem XTB wygląda podobnie jak TCC, bardzo pozytywnie, również z perspektywy tego, że na całym indeksie NV40 dzisiaj pojawiło się wiele pozytywnego, pozytywnego klimatu i także obrotów, które były czystym zbieraniem papierów z rynku. I jeszcze jedną ciekawą spółką, która miała dziś duże obroty, jest Tauron Polska Energia, który zanotował na dzisiejszej sesji wzrost na poziomie 4,38 po jakiejś serii spadkowej jeszcze z zeszłego tygodnia, która z perspektywy technicznej wyglądała, no niestety, jak Wyłamanie takiego ładnego układu pro-wzrostowego. Tym bardziej, że Tauron w ciągu ostatnich kilku tygodni wyglądał dużo lepiej niż bliźniacza, ale większa spółka PGE. Odnośnie wszystkich spółek państwowych, czyli Tauron, PGE oraz Enea z portfolio Skarbu Państwa, no, czekamy na najważniejsze informacje odnośnie ewentualnego wydzielenia aktywów węglowych i dalszej polityki. Natomiast tym spółkom w szerokiej perspektywie może sytu sprzyjać sytuacja na rynku energii elektrycznej, yy, gdzie aktualnie. Mamy wprowadzone nowe metody bilansowania sieci i zarządzania, jakby, ceną oraz handlu na towarowej giełdzie energii, które mają wspierać tych, tych największych graczy. To też dziwi ten ostatni układ spadkowy na Tauron Polskiej Energii, a może należy go po prostu traktować jako jakąś techniczną korektę i powrót do poziomu 3,40. Jeżeli taki układ miałby w tej chwili miejsce, a najprawdopodobniej tak jest w związku z dzisiejszym uderzeniem prowzrostowym, to byłaby szansa w szerszym układzie nawet na wyłamanie całego trendu spadkowego, który jest już takim wieloletnim Przewlekłym układem, w którym tauron znajduje się w zasadzie od 2015 roku, kiedy mieliśmy to załamanie na rynku polskiej energetyki, gdy przyszła wielka susza i mieliśmy problem z dostępnością w ogóle energii elektrycznej w sieci. W związku z tym, tauron oczywiście przed poważnymi informacjami w zakresie wydzielenia aktywów energetycznych nie złamie tego trendu wzrostowego, spadkowego, który trwa od ponad 7 lat, natomiast możemy dotrzeć do dolnego ograniczenia tego kanału spadkowego i rozpocząć ewentualnie jakiś mocniejszy układ prowzrostowy w ciągu kolejnych tygodni. Zatem trzeba obserwować Tauron, ponieważ tu wiele ważnych wydarzeń, takich strategicznych, biznesowych jest wciąż przed nami. Podsumowując, sytuacja na NV40 nie wygląda super fantastycznie, ale zdecydowanie poprawił się klimat techniczny i mamy szansę na sprawdzenie poprzednich poziomów luk spadkowych i w średnim terminie możemy także obserwować bardzo dobre notowania na indeksie WIG20, który z perspektywy statystycznej wszedł w taki okres, który powinien wyłamać kalendarzowo słaby sierpień. Innymi słowy, WIG20 postawił się w tym roku statystyce i ma szansę rosnąć przez kolejnych kilka tygodni. Pewnie nie będą to jakieś bardzo mocne wzrosty, ale należy mieć na uwadze, że nagie shortowanie w tej chwili indeksu nie ma specjalnie sensu. To były sygnały dnia Michał Podaczek, Skłaber.